brutalny sposób zabił 7 osób. Motywem miała być zła sytuacja finansowa rodziny, której był jedynym żywicielem. Mordował, aby utrzymać siebie, żonę i dzieci. Z pozoru dobry mąż i ojciec, jednak pod ową maską skrywał się wulgarny i ordynarny typ. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię Henryka Morusia, czyli polskiego seryjnego mordercy z Sulejowa, który był ostatnim przestępcą w Polsce, który został skazany na karę śmierci, którą ostatecznie zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności. Henryk Moruś urodził się 25 marca 1943 roku w Sulejowie w rodzinie robotniczej. Dzieciństwo Henryka było szczęśliwe. Chłopcu niczego nie brakowało. Miał kochających rodziców, troszczących się o jego dobro. Niestety Henryk nie radził sobie dobrze z nauką, dlatego wielokrotnie powtarzał klasę. W końcu, po ukończeniu edukacji, zaczął pracować jako murarz. W wieku zaledwie 20 lat ożenił się i wkrótce na świecie pojawiła się trójka jego synów. W najbliższym otoczeniu uznawany był za troskliwego, odpowiedzialnego i kochającego ojca i męża. Jednak to wszystko były to pozory, gdyż w 1986 roku mężczyzna zaczął mordować ludzi. Pierwszą ofiarą Morusia była niejaka Teresa Grabowska. 22 marca 1986 roku Henryk zakradł się do domu państwa Grabowskich we Włodzimierzowie, chcąc zemścić się na mężu Teresy. Mężczyzn pracujących w jednej firmie murarskiej dzielił poważny konflikt. Kolega doniósł bowiem na niego szefowi. Taki powód wystarczył Henrykowi, aby chcieć zamordować pana Grabowskiego. Jednak tego dnia nie było go w domu. Moruś musiał szybko wymyślić nowy plan działania i zdecydował się pozbawić życia Teresy, co z pewnością uznał za jeszcze lepszą i bardziej bolesną zemstę. Kiedy wszedł do domu Grabowskich, Teresa siedziała w kuchni. Widząc mężczyznę celującego w nią pistoletem, padła na kolana i błagała o litość. Jednak oprawca zdawał się być niewzruszony i dwukrotnie strzelił do Teresy. Po dokonaniu zbrodni obrabował dom, zabierając ze sobą kilka cennych rzeczy. Po tej zbrodni w życiu Henryka zapanował względny spokój, który trwał prawie 6 lat. Po tym czasie, kiedy to rodzinie Morusia zaczęło brakować pieniędzy, postanowił po raz kolejny wykorzystać broń i zarobić na dalsze utrzymanie siebie oraz swojej licznej rodziny. 14 stycznia 1992 roku Moruś napadł na sklep 1001 drobiazgów, znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie, mordując przy tym pracującą w nim ekspedientkę, Danutę Krawczyk. Henryk zabrał ze sklepu 580 000 starych złotych. Działał w takim pośpiechu, że nie zauważył w torebce kobiety prawie 3 milionów złotych. Chcąc pozbyć się dowodów, wyrzucił ją do najbliższego kontenera. Zaledwie 2 dni później, 16 stycznia, Henryk zaatakował po raz kolejny. Jego trzecią ofiarą był Andrzej Kłosiński, który prowadził w Koluszkach mały kantor. Został zaatakowany przez Morusia, wracając z pracy do domu. Henryk ukradł mężczyźnie 1,5 miliona złotych. 5 miesięcy później Moruś wkradł się do domu mieszkającego przy ulicy Połanieckiej w Sulejowie małżeństwa Mieczysława i Zdzisławy Beśków. Henryk wkradł się do środka poprzez piwnicę i zamordował spokojnie śpiącą parę. Zdzisława była wtedy w 3. miesiącu ciąży. Po dokonaniu zbrodni zabrał ich złotą biżuterię, która znajdowała się w sypialni. Nie zajrzał jednak do innych pomieszczeń w domu, gdzie, jak się później okazało, małżeństwo trzymało ogromną ilość pieniędzy w reklamówce. Co ciekawe, Moruś swoje oszczędności trzymał w tym samym miejscu w swoim mieszkaniu. 23 czerwca 1992 roku Henryk Moruś zabił jeszcze Józefa Jęckę z Ciechomina, a 3 dni później Jarosława Krzczota ze wsi Adamów. Wszystkie te morderstwa uczyniły z Morusia jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich morderców wszechczasów. Mordercza kariera Morusia nie trwała jednak zbyt długo, gdyż już pod koniec 1992 roku został aresztowany. Mężczyzna wpadł podczas drobnej kradzieży, czego w ogóle się nie spodziewał. Z poprzednimi zbrodniami został skojarzony wyłącznie przez zostawione na miejscu zbrodni odciski palców. Początkowo Moruś przyznał się do popełnienia aż 7 zabójstw, które tłumaczył problemami finansowymi swojej licznej rodziny. Henryk był jedynym żywicielem rodziny. Mimo to zmuszony był zrezygnować z posady murarza z powodu dość poważnych problemów zdrowotnych. W związku z tym mężczyzna przeszedł na rentę, która jednak nie wystarczała na godziwe utrzymanie rodziny. Pod koniec postępowania przygotowawczego Henryk Moruś zmienił zeznania i uznał się za niewinnego popełnienia zarzuconych mu czynów, czyli zamordowania 7 osób. Postępowanie sądowe trwało wyjątkowo długo, a oskarżony w ogóle nie okazywał skruchy. Ponadto często wykonywał obsceniczne gesty na sali sądowej, wskazujące na jego niepoczytalność i zły stan zdrowia psychicznego, czego ostatecznie nie potwierdziły żadne badania lekarskie. Jego zachowanie było na tyle wulgarne, że pewnego razu, będąc na sali sądowej, obnażył się przed sądem, czym doprowadził sędziego do zawału. Mimo to psychiatrzy podtrzymywali poczytalność Morusia, uznając, że może odpowiadać za zarzucone mu czyny. Jedyne, co dostrzegli biegli psychiatrzy, to fakt, iż Henryk Moruś nie miał zdolności do uczuć wyższych. Mimo to rodzina mężczyzny utrzymywała, że Henryk był troskliwym ojcem i kochającym mężem. W 1993 roku Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał Morusia za 4 popełnione zbrodnie. Wyrokiem, jaki usłyszał Henryk, była kara śmierci i pozbawienie praw publicznych. Za 3 pozostałe morderstwa oraz drobne kradzieże sąd skazał Morusia na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jednak został zakwestionowany, a sprawa oddana do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny w Łodzi doszedł do wniosku, że jedynym dowodem w sprawie było wyłącznie przyznanie się Morusia do winy w trakcie dochodzenia, które mężczyzna ostatecznie odwołał. W samym sądzie nie przyznał się do żadnej ze zbrodni. Ponadto podczas procesu prowadzonego przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie udało się ustalić, czy za 7 zbrodni odpowiadała tylko jedna osoba. Ostatecznie Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wymierzył identyczną karę w 1995 roku. Obrona wniosła 2 odrębne apelacje, zarzucając wyrokowi sprzeczności znajdujące się w ocenie sądu. Zakwestionowano również orzeczenie kary śmierci, na której wykonywanie obowiązywał wówczas termin przedłużenia. Sąd apelacyjny regularnie uzupełniał wnioski obrońców Morusia, jednak wciąż podtrzymywał wyrok zapadły w Piotrkowie Trybunalskim. Uznano również, że kara śmierci nie jest sprzeczna z artykułem 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdaniem sądu konwencja ta dopuszczała możliwość wykonywania wyroku zgodnie z polskim ustawodawstwem. Z kolei odroczenie dotyczyło wyłącznie okresowego wstrzymania wykonywania kary śmierci na skazanym. W końcu w 1998 roku kara śmierci została całkowicie zniesiona, a zgodnie z nowym kodeksem karnym kara Morusia została zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności. Został zamknięty w więzieniu dla recydywistów w Wołowie, gdzie przebywał w 7-osobowej celi. Jego zachowanie było bardzo dobre, w związku z czym mężczyźnie pozwolono pracować w szwalni, gdzie zajmował się szyciem skórzanych piłek. W 2008 roku Henryk Moruś starał się o ułaskawienie, pisząc prośbę do Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Polski. W liście zawarł informację, iż zmienił wiarę oraz żałuje dokonanych zbrodni. Mimo to Sąd Apelacyjny w Łodzi nie przychylił się do wniosku Morusia o ułaskawienie. Negatywna opinia została wydana również przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Pod koniec 2009 roku Henryk Moruś ze względu na coraz gorszy stan zdrowia został przeniesiony do zakładu karnego we Wrocławiu, gdzie zmarł 18 sierpnia 2013 roku w wieku 70 lat. Powodem jego śmierci była miażdżyca, niewydolność serca i kardiomopatia. Jako że nikt nie zgłosił się po odbiór jego ciała, zakład karny urządził Henrykowi skromny pogrzeb, a jego koszta częściowo pokryte zostały z pieniędzy znajdujących się na koncie oszczędnościowym mężczyzny. Henryk Moruś pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sienkiewicza w Człuchowie. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.